gwiazdka już. Najpiękniejszy to dzień z wszystkich dni. Taki nastrój w roku bywa tylko raz, gdy Mikołaj znów chce być pośród nas. Najpiękniejszy to dzień z wszystkich dni. Zjechałem Mikołaja w Wigilię. Na pewno wpisze mnie na listę niegrzecznych. Zaraz! Dobre uczynki znoszą złe. Uratuję cię! Zapewniam pana, że ten bezdomny to nie święty Mikołaj. Jednak jest potłuczony, nic nie pamięta, nie ma dokumentów, ale to wasz problem. Co? Nie wpuszczę do mojego domu w Wigilię brudnego przybłędy. Mamo? Niech będzie. A konkretnie to gdzie pan mieszka? Kompletnie nie pamiętam. Bardzo ładny ten wasz dom. Chcesz go? To bierz. Co chciałby pan zjeść? Ciastka. Wiadomo, że Mikołaj je ciastka. Wasze dzieci też są bardzo ładne. Bierz je. Bardzo proszę się częstować. Pańska żona świetnie gotuje. Bierz ją. Richard, wynieś się z dobrymi uczynkami gdzie indziej. Dobrze, muszę wrócić na listę grzecznych. Świetnie, a ja przygotuję gościowi kąpiel. Dezynfekujcie to, czego dotknie. Ogniem! Dobra, święty Mikołaju, przywrócimy ci pamięć. Spróbuj dokończyć to zdanie. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Świątów życzą dziwne dzieci? O! Nie dostaniesz ciastka. Będę walczyć o święta na wszelkie sposoby. Dobra, trzeba znaleźć przyjazne otoczenie, które wzbudzi w Mikołaju świąteczny instynkt. Zaczekajcie. Ho, ho, ho! Witaj, dziewczynko! Dobra, spytaj ją, co chce na gwiazdkę. Czego chcesz? No nie tak. Tchnij w pytanie świątecznego ducha. Ho, 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 ho! Czego chcesz, dziewczynko? Chcę 4 kucyki. Do sypialni, do salonu, do łazienki, a jednego schowam, żeby nikt go nie mógł dotknąć. Chcę też diadem i księcia, za którego wyjdę, kiedy dorosnę. Żebym nie musiała pracować jak mama. Myślę, że nie należy dawać dzieciom tego, czego chcą, bo przewraca im się w głowach. Tak jak tej. Widzicie? Takie teraz są dzieciaki. No właśnie, a mnie tam wystarczy pokój na świecie. To mało praktyczne. Mogę na kolana? Nie. Ej, dostanę wreszcie to ciastko? Nie! Zdaje się, że zaczęliśmy nie z tej strony. Przepraszam, Mikołaju. Nie, to moja wina. Powinienem się do tego bardziej. Przytulmy się do siebie. Może zamiast przytulać się do brudnego przybłędy, przeprosilibyście za spowodowanie wielotysięcznych szkód w galerii. Pomagaliśmy Mikołajowi. Mówię ostatni raz, to nie jest Mikołaj! Jak ja bym chciała mieć normalną rodzinę i żeby mąż powiedział czasem coś mądrego, zamiast biegać po mieście jak jakiś szaleniec. Dobry uczynek! Darmowe mycie szyb! Wesołych świąt! No, Mikołaju, musisz się nauczyć wycholić przez komin. Boisz się, że nie da rady. Zachęta by się przydała. Anais, daj zapałki. Nie. Dzieci, musimy chyba poważnie porozmawiać. Chcę wam powiedzieć coś na temat Mikołaja. Kiedy jeszcze byłam mała, to marzyłam tylko o jednej rzeczy, więc co roku pisałam listy do Mikołaja, prosząc o ten sam prezent. Czekałam i czekałam i wciąż czekałam. Nigdy nie przyszedł. Dzieci? Dzieci! Dzieci, wracajcie! Przepraszam!